Cześć! To jest Smart Pro. I tak, słuchajcie. Jak widzicie, jest to bardzo nietypowy odcinek, bo za chwilę właśnie zaczyna się Brawl Talk. Premiera już wkrótce pisze, także za chwilę, słuchajcie, się przekonamy, co tutaj się wydarzy. Ja jeszcze taki oprócz przedpremierowego jeszcze Brawl Talka też nie widziałem, bo jeszcze nie jestem takim twórcą, wiecie, takim. Dopiero zaczynam swoją tak jakby karierę. Znaczy nie zaczynam, ale w programie program Creators po prostu zaczynam swoją wiecie, współpracę i nie mogłem jeszcze dobrą toku przedpremierowo zobaczyć, ale mamy hashtag w ogóle Sense of Time. Sense of Time. Także słuchajcie, myślę, że będzie to coś związanego z. To też. Oho! Coś. O! Coś się dzieje. Okej. Okay. Mamy, słuchajcie, jakieś odliczanie. Odliczanie i muzyka jest chyba prawie taka sama jak z pierwszego sezonu. Czyli Bazaru Tary. Powiem wam tak. Myślę, że zobaczymy się, jak już będzie jeden. Taki ten. Także cóż, słuchajcie, ja na razie robię wam cięcie i za chwilę się widzimy. Dobra, słuchajcie. 5, 4, 3, 2, 1 i. Uwaga, to jest moje. Aha. A weird cupid from the swamp. A little K-pop singer. Sense of time skin. Ragnar. A new ranked mode. With a new star drop. A new solo mode. New hypercharges and more. Okej. To jest jakiś sezon. Pustynny? Jakiś egipski? Teraz się w ogóle czas tofa chyba. Welcome to Brawl Talk. Aha. Now, what's something everyone loves? Exactly, mosquitoes. Oko? Angelo is the first new brawler. Oko, okay. Joining Willow. Angelo. Trio. This brawler lives in a swampy love tunnel at Star Park and loves gossiping about brawlers to make them fight each other. Angelo is a sharp shooter, and the longer you hold the aim, the stronger the attacks get. Besides that, Angelo can also hover over water like a mosquito. With the super, Angelo summons a part of the swamp, and it damages all the enemies inside. It also makes Angelo's own attack more powerful by adding poison to the arrows that deal damage over time. Angelo is an epic brawler and comes with a 29 gem skin called Elf Angelo, which makes Elf the brawler Angelo. Even more lovely. Okay, czyli pierwszy nowy brawler. Pleasant to listen to. Melody is a mythic brawler and the second of the update, arriving in late March. She's a popular karaoke singer at Star Park and has some mood swings. Sometimes she's sweet and delicate as a rose. No to jest, kurde. She's an assassin that has a long range attack that deals moderate damage. But what makes her strong is that every time she hits a target, she gets a musical note around her. These musical notes keep spinning around her and deal damage on contact. She can have up to 3 musical notes around her, and they will gradually disappear after some time. Once she charges her super, she gets 3 dashes that must be used during the same super activation. And you can't recharge your super unless you use all 3 dashes first. The idea is pretty much to get your musical notes around you and then dash onto the enemy. Melody is coming with a Norse team skin Thief called Melody. Sif Melody. And we'll get back to this team later in this video. Okay, drugi nowy brawler. For Cordelius. Cordelius, dobra. Teraz hypercharge. Buzz can keep using Buzz, to wiedzieliśmy, że Buzz dostanie. El Primo now has a bigger area of impact and drags people towards him instead of pushing them away. Bell super now holds all her targets. Sprout's walls now deal damage if you get too close. And Bibi's bubble gun now splits into two if it hits a target. And the hypercharge unleashed event is back, but now it's only in showdown. And both your super and hypercharge will charge faster. It's still the same deal. Complete the quest of the event and you get a free random hypercharge. The event will be live right after the update drops, but only for a few days. So you gotta be quick. Tak, no. The next season is coming in March and it's called Sense of Time. Sense of Time. And it arrives with the Sense of Time skins. Shelly Dancer attacks with her lamp and is the skin of the Brawl Pass. Shelly Dancer. Two color variations.
Shelly Dancer Iris. Shelly Dancer Dahlia. Dynasty Mike, he becomes a dirty wealthy gemmer with his skin. Dynasty Mike. He literally throws gems at his enemies. And Thief Edgar. To take a bit of those okay, gems czyli kolejny skin do Edgara, jakby już był, jakby miał mało. Wpadkiem. Kolejny skin do Chucka. Profile picture, sprays and a custom voice and take down the effect. Line Friends are getting Line another friends. Pack of skins. Oh. Fangirl Colette becomes Line Friends Connie. The skiny powróciły. Rocket Brown. And Gus gets Sally's quirky vibes with Balloon Sally. O, i do Gusa jeszcze. More godly skins, but this time from a different mythology. Hey. O, jestem młot. They are the Ragnarok skins, Ragnarok. Which will be the Norse-inspired theme of the season in April. Fenrir Buzz from Maintaining Order the Pool, now spreading chaos at Starport. He's also the Brawl Pass skin with two color variations, Elder Fenrir Buzz and Skooka Fenrir Buzz. Lucky Chester is just the perfect fit for this character. Cordelius becomes the one-eyed all father with Odin. Co oni z tymi skinami? Czy z tymi postaciami zrobili? And Melody gets a 29 gem skin inspired by the goddess Sif. And lastly, Thor Bibi. The goddess of thunder. She's a 299 gem skin, getting all the assets and a special takedown effect. Mecha skins are back. Mechas. And you have two new ones in this update. Mechalion, with the whole 299 gem treatment, and also two color variations: Shadow Mechalion and Radiant Mechalion. And another winner from Colt Super Soundbait campaign: Mecha Colt. Shout out to PJ the Creator for being the most voted Mecha Colt skin in the community. And it czyli ten skin był stworzony przez społeczność. Paragon Mecha Colt and Renegade Mecha Colt. And more random skins. Okay. Pitcher Fang with one extra color variation. O, tu też widzisz. Quick note. A 29 gem skin for Squeak. And Poop Spike. Literally our s*** skin ever. And the last one, Primo Shot. Wait, is that what I think it is? I czy oni serio wprowadzili taki skin? We are also releasing a new solo mode called Trophy Escape. It's 10 players against each other, just like Showdown. However, the way to win trophies in this mode is by collecting them during the match, either by eliminating players and bots, or by being the last player standing. Once 5 players are eliminated, portals will be activated in the map, and you'll be able to escape from the battle with whatever number of trophies you have with you. But this portal doesn't work immediately. It activates as soon as you step in, but you have to wait a bit until you get teleported safely out of the match. If you get defeated, you will lose trophies, even if you have collected a lot of them. So, don't die. And if you defeat a brawler, you can collect all the trophies they were carrying. And there are no poison clouds because some portals could be at the edge of the maps. If nobody gets extracted until the time runs out, then everybody loses. So make sure you get to that portal. Kurde. Trophy Escape will be available as soon as the Sands of Time season begins. Ciekawe. Fire League is dead. And Ranked is alive! Ranked is the new competitive mode replacing Power League, and it should be more rewarding, more fun, and more fair. For starters, you can only select brawlers with power level 9 or above, so it should already help with a lot of the bad randoms. Now, from bronze to gold, the matches will be a best of one and no bank picks, pretty much like the Mega Pig. That should make it a lot friendlier for casuals to start playing this mode. From Diamond to Masters, we go back to the format you are used to. Best of 3 with the ban phase. You can only upgrade to Diamond if you have at least 12 brawlers with power level 9 or above. And speaking of ranks, just look how beautiful they are. We have removed the solo and team queues, so now you can play solo, as a duo, or in a team of 3. And if you end up playing solo against the team, then matchmaking will adapt to make the match more balanced. And for more clarity, you can actually now see how many points you've gained or lost after a match. Now, this might be a bit controversial, but your rank will be reset at every season start. But we will give you a boost at every new season, so you can just get to where you were quickly. You only get this boost if you have played ranked in the previous season. And by the way, ranked seasons are now only 1 month long. Oh, dobra. With the new ranked, there will be a quite impactful change to the gameplay. We are also adding modifiers. I know. The first reaction is, but this is a competitive mode! So the only modifiers we have on ranked are the ones which affect both teams equally. So it's up to you to adapt your strategy to whatever modifier the map gets randomly picked. The modifiers we have are Quickfire. When an attack hits the target, you reload an ammo. Time Detonation. Progressively destroys the environment. Big Friend. All brawlers have their health points equal to the highest HP brawler in the team. Barbed Ammo. All damage leaves a dot, kinda like Pyro. And Sick Bits.
All brawlers are immune to all forms of crowd control, such as slow and stun. So it's up to you to adapt our strategy to whatever modifier and map that gets randomly picked. We want to have around 3 modifiers per season, so you don't have to relearn everything all the time. We all had the same reaction we are having now, but we ask you to trust us with this change. It should be more fun and make the game mode fresher for longer. Let's see how the next 2 seasons go. We'll be following the feedback we see on social media and the data we get from the game. If it sucks, we'll be ready to change it. O, czyli jednak zmienił, jeżeli nam się nie będzie podobać. Well, they are star drops. Listen first, okay? Okay? We'll have a new type of star drop called ranked star drop. In this ranked star drop, you'll be able to collect all the previous Power League season cosmetic assets or bling. There are only cosmetic rewards in the ranked star drop. And if you've been active in the previous Power League and collected all the cosmetics and skins, you'll get bling instead. And the skins that were exclusive in previous seasons will get recolored versions and will be added to these star drops in the future as well. We'll also have a skin of the season that you can only find from ranked star drops at a higher drop rate. And if you find it, you get it for free. No more unlocking purchase options. Every skin that gets added to ranked star drops will remain there forever. And you can only get these skins by playing the rank mode. So, besides the ranked star drops, we also have some legendary star drops there. The first one starting at Diamond. And remember that now the seasons are 1 month long, so all the rewards you've seen here can be collected again every month. And we have a new type of cosmetic reward for your battle card. It'll be applied automatically once you reach a new rank. Every rank has 3 variations, and they'll get an extra upgrade for each time you reach the same rank again in a different season. If you don't want to show your rank, you can also deactivate it on your battle card screen. Okay. The report button has finally been upgraded and it's ready to take action on toxic players. Every player will have a reputation meter. On and arrival. If you get to a red card, you get suspended from playing the ranked mode. You can regain your reputation by just playing like a decent human being. When reporting, you have 3 options. Griefing, cheating, and just bad randoms. There's also an explanation of what each of these options mean. And you only have 10 reports a day. This is to prevent players from over-reporting and be more mindful about who they report. So thank you for making the game better. And remember, the first ranked season will start with the Sands of Time season. W końcu dodali... Look out for the hashtag Thief Edgar giveaway for a chance to get this skin for free. Ranked quest added. Some rank modifiers will be in Megapick. Now Fame gives you special cosmetics, backgrounds for battle card, animated player profiles and pings. Some improvements to the physics of brawler animations. True gold and true silver skins are back. The Brawl Stars Championship Challenge is back in March. A ton of balance changes. A satisfaction button after matches for science. Come on Danny, let's go. Okay. Oho, teraz te bloopersy. Jezu. Popychali cały czas o siebie wszyscy. O! Aż się ten jak popchnął. Dani jest kozacki, słuchajcie. No i cóż, słuchajcie. To jest cały Brawl jak widzicie. Trwało on za jakieś 20 minut może. Patrzcie, tutaj jest. Zaraz wam pokażę. No, 11 minut i 30 sekund mniej więcej. Także... Słuchajcie, strasznie dużo ogłosili nowości. Po pierwsze mamy nowego zadymiarza, Angelo. Joining Willow's trio. Który, słuchajcie, czekaj, ściszę sobie tutaj, żeby tak nie było głośno. Słuchajcie, jak widzicie, ten brawler po prostu im dłużej on celuje na kogoś, to później ma większy atak. Nie do końca tutaj jeszcze wyhaczyłem jakim... A, ult ma taki, że leczy sojuszników w tej burze, okej. Wtedy ult jest spoko. No i też może przenikać przez wodę i to jest właśnie ta postać. Dostaję jeszcze skina Elf Angelo. Teraz mamy Melody. Melody jest w ogóle strasznie ciekawa, bo ona zbiera jakieś takie nutki. Jak ona kogoś tutaj... jak trafi, myślałem, że jak kogoś zabije. Ale te nutki, słuchajcie, są trochę potężne, bo... Możecie zauważyć, one zadawały po 2000 obrażeń. Także to nie są, słuchajcie, żarty. Tam nic się nie będzie można było na blisko poderwać. I możemy jeszcze takie uniki robić, żeby zebrać sobie też nutki. Także też to jest spoko.
Co dalej mamy tutaj? Dostaniesz oczywiście do skina Sif Melody. Melody. No i tak, mamy Hypercharger, mamy do Corneliusa, do Baza. Jeszcze zobaczmy, co one robią. Chyba po prostu coś przedłuża albo wartość tego. W sensie też, wiecie, ja w tej Hypercharger też nie jestem za bardzo zainteresowany. Bo po prostu, wiecie, na przykład są niektóre postacie, do których na przykład nie... Na przykład do Corneliusa bym się jeden przydał, bo Corneliusem gram. I Cornelius by się bardzo tutaj sprawdził z Hypercharger właśnie. Nie wiem, co on zmienia, ale na pewno będzie mocniejszy po prostu. Mamy go tutaj do zdobienia, do zdobycia. Mamy Faster Hyper Charging and... Aha! Czyli po prostu na mapie w tym Hyper Charge Unleash uderzeniu, który... Uderzeniu! Wydarzeniu, które będzie. To po prostu... jakby to powiedzieć, będą takie... na ziemi leżeć do ładowania Hyper Charge'ów i szybciej nam się to będzie ładowało po prostu. Także spoko. No i tutaj dostaniemy Hyper Charge'a. I tutaj mamy skiny Sense of Time. Słuchajcie, mamy tutaj Jacka Skorpiona, mamy jakiegoś Serge'a. Mamy tego Thief Edgara, którego nawet można w konkursach teraz zdobyć. Także słuchajcie, lećcie do innych twórców po prostu po tego skina. Ja jeszcze niestety nie mogę tego zrobić, ale już za niedługo, tuż zaczniemy, słuchajcie, rozdawać też skiny. Także słuchajcie, oczywiście też nie jestem taki chytry, że wiecie, tak od razu już muszę to rozdać, nie? Po prostu fajnie tak, wiecie, tak organizować takie giveaway'e dla widzów. Także właśnie takie tutaj rzeczy. Jeszcze tutaj coś... O! Co się stało? Dziękuję za udział. Aha! Na sam koniec mi przewinął przez przypadek. okej. Okay. Także tak, mamy jeszcze dalej... Rally Dancer, no to te skiny raczej, wiecie, takie fajne są. Mamy te jeszcze Friends Line, o właśnie. Skiny. W ogóle dziwię, jak się na chwilę wyłączył. Halo, co tutaj się dzieje? Halo? Patrzcie, mamy te, mamy tego Gasa, tą kaczuszkę, także tak jak Leon ma skina takiego. Mamy takiego prawie El Primosa, tylko że do Broka, i mamy Colette z misiem też, który jest też misiem swoją drogą, i mamy skiny Ragnarok, które, słuchajcie, no też wyglądają całkiem git. No i słuchajcie, to już na pewno wyląduje w mojej tej. Mam jeszcze mecha tutaj rzeczy, mamy mecha Leona i mamy mecha Colta. Jeszcze więcej skinów. Czyli takie, nie wiem, co to jest, co to są za skiny. To są skiny jakieś podwodne? Co to ma być? Ale słuchajcie, jeszcze te właśnie Pitcher Funk i te wszystkie te inne skiny. Ale po prostu nie wierzę, jak to zobaczyłem. Poop Spike. Poop Spike. Literally our shit skin ever. Literally our shit. Nie no, to po prostu nie wiem, skąd oni się nagle zdecydowali dodać tego skina, ale okej. Okay. Jeszcze mam Primo Sharka, słuchajcie. Tyle. No i ten nowy tryb z pucharkami. To jest coś takiego, jak było, że jak kogoś zabijesz, to też pucharka, tylko że takie ulepszone. Chyba. Tak, no i możesz albo zakończyć swój wynik, na przykład, nie wiem, z dwoma pucharkami. I... O, właśnie. I cię zabija, słuchajcie. I po prostu zabijacie i dostajesz ekran, podsumowanie wszystkiego, ile czego zdobyłeś. Także to jest spoko. Albo można być chytrym, albo można wziąć mniej, ale coś zabrać. Bo jak będziecie chytrymi, no to czasami może wam się na przykład nie udać i po prostu wyjdziecie z zeroma pucharkami albo z minusem. Tutaj było gdzieś pokazane, że da się... O, właśnie tutaj na przykład ta Penny ma tutaj minus jeden pucharek i po prostu dostanie minus jeden pucharek, a po prostu na przykład, nie wiem, jak Spike ma 5, to Spike dostanie te 5, jakby wszedł ten teleporter. No i jeszcze, że ten teleporter się w ogóle aktywował, to trzeba jeszcze kogoś zabić, tak w ogóle. Także nie da się po prostu opuścić tego meczu tak szybko.
Także tak, mam jeszcze coś takiego, czyli takie, jakby to powiedzieć, takie nowe, upgrade'owane karty gracza. Mamy tą nową ligę, która jest też dosyć spoko. Nie rozumiem też za bardzo dalej, o co w niej chodzi, ale na pewno będzie spoko, bo jak widzicie, tutaj mamy te star dropy, jeszcze te takie, jak to się nazywa? Te takie power league'owe, które, słuchajcie, będą dawać poprzednie rzeczy, po prostu, jeżeli pominęliście jakiś ten, ale szkoda, że nie dadzą po prostu też skinów tych normalnych, które były, tylko dostaniemy recolor ich. Także, to jest spoko. No na pewno, wiecie, jest to prawie taki sam skin, tylko z recolorem i modelem takim lekkim, ale no słuchajcie, jakby to powiedzieć. O tutaj, o, mamy koncept arta. Czekajcie, czy on się tutaj pokaże? Czekajcie. Patrzcie, mamy to. I tutaj mamy tak, 8-bita salona, na przykład takiego. Mamy taką kita, która też była w tym sezonie właśnie niektórym. Mamy właśnie przemytniczkę Penny. Tego bo akurat mam. Także będę mógł dostać kolejny recolor do niego. Mamy skuter Rocky. Mamy tego Baza Reportera i mamy tego Wizarda Byrona. No i słuchajcie, ciekawie. Ciekawie, słuchajcie. O, i to jest też jak zmiana najbardziej na plus. Bo słuchajcie, patrzcie, co teraz można zrobić. W końcu Brawl Stars. Że Supercell ogólnie. Patrzcie. Będziemy mieli taki licznik takiego, nie wiem, zachowania. O. I mamy tutaj Your Ranked Rep. I widzicie, tutaj reputacja taka nasza jest. I wiecie, graj z szacunkiem, żeby tutaj twoja, wiecie, reputacja była wysoka. No i żeby nie spłamować na przykład łapkami w dół, które, słuchajcie, Brawl Stars teraz się naprawi. Bo teraz jest, słuchajcie, kompletnie zepsuty i popsuty. Ale teraz te wszystkie spamerzy łapkami w dół i te wszystkie inne, to tak teraz dostaną, że po prostu każdego, kto tak będzie robił, będę od razu zgłaszał, bo to jest po prostu już przesada z tym. Będziemy mieli to tutaj koło Power League. Jak mamy ten swój katalog, to tutaj będziemy mieli właśnie ten. Tutaj mamy jeszcze właśnie taki, wiecie, time out, czyli już, słuchajcie, no, jesteś niegrzeczny. I patrzcie, jeszcze możemy właśnie reportować. I wtedy obniży nam się na przykład zachowanie, jak ktoś takiego reporta dostanie. Mamy na przykład bad random, czyli na przykład nie celuje w ogóle bez skilla i nic coordination w ogóle, po prostu biega, nic nie robi. Grief play, czyli standing still, not attacking, team sabotage of game. O, to też się przyda tymi Wintraderowi, bo ja się mogę wysłowić Wintraderom, bo słuchajcie, teraz już nie będą mogli się giving up robić, bo po prostu dostaną plakietkę. Mamy jeszcze cheating, czyli using hacks, bots, czy jakieś takie hakowanie, boty, używanie botów, exploity, albo jakiś takedown trading. Także, o, to też jest właśnie do Glyph Player, że takie zaliczane. No i słuchajcie, w końcu coś takiego zaimplementowali. Dobrze to zrobili, bo teraz będzie o wiele lepiej się grało. Będzie taka ulga, jak ktoś będzie cały czas spamował dół łapkami. W dół. O właśnie, teraz będą same łapki w górę się spały, już to widzę. Już to widzę właśnie. No i właśnie, mamy już tutaj końcowe podsumowanie. Mamy, o, czekaj, wait a minute, bo ja tutaj nie zobaczyłem dokładnie. Tutaj mamy nowy sezon pokazany. Słuchajcie. Patrzcie. Sezon 25, czyli to jest ten, który będzie? W kwietniu. Także to jest akurat ten drugi sezon, Ragnarok się będzie nazywał. No, tamten oczywiście się będzie nazywał Sense of Time Mode. Sezon.
I mam, słuchajcie, tutaj kolejne te, ale słuchajcie, dużo za to pasów. Tutaj 1000, tutaj 500. Win 5 battles in ranked. O właśnie. Także słuchajcie, będzie to spoko. Nawet tutaj modyfikatory, tutaj dostaniemy za tę sławę teraz nowe te plakietki i emotki, nowe animacje. Championship Challenge, on z tego co wiem, z informacji, które dostałem, to ten challenge akurat wystartuje jakoś 3 marca. Także bądźcie, właśnie tutaj to słuchajcie, to jest amazing. Oni znerfią tego Fanga. Fang jest, słuchajcie, dosyć OP postacią na chwilę obecną. Tak, żebyś się nawet nie dziwił. O, i można jeszcze, wiecie, tak komentować, czy ten mecz wam się podobał, czy nie. Także tak, słuchajcie, to był cały prolog z tego, co tutaj widzę. No i cóż, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to już się. To oczywiście wiecie, co robić. No i cóż. Ja się z wami żegnam. Pa, pa!